Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów drzewczych. Metal Fach. 20 lat doświadczenia. Utalentowane artystycznie dzieci uczestniczyły w koncercie Naszym Najbliższym. Głównym organizatorem familijnego koncertu był Kolneński Ośrodek Kultury. Nasze dzieci uczęszczające na zajęcia rytmiczno-muzyczne, na zajęcia baletowe, na zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne będą dla Państwa występować. Dla Państwa, czyli głównie dla najbliższych, czyli dla mam, tatusiów, cioć, wujków. Rano wstaje moja mama, jeszcze drzemie słońce, a mnie budzą dwa słoneczka wesołe, gorące. W oczach mamy te słoneczka, szarżą się od rana, przez dzień cały bez ustanku spoglądają na nas. Gdy wieczorem słońce zajdzie, uśnie raz i rzeczka jeszcze nad mą śpiącą głową śnią te dwa słoneczka. Koncert dedykowany był także mamom, o których święcie pamiętały wszystkie dzieci. Ja zrobiłam dla mam prezenty, mama się cieszyła, było bardzo miło. Dzisiaj będę śpiewała dwie piosenki i będę mówiła dla mamy wiersz. To był bal karnawałowy, dobrze, że już mam go z głowy. Poszłam tam, choć iść nie chciałam, za królewnę się przebrałam. Na początku było miło, lecz się potem źle skończyło. Balon ze mną się pokłócił i bez słowa mnie porzucił. Pod sufitem teraz tkwi, wracać ani mu się śni. Z samego rana pobiegłam z psem do kwiaciarni, ale kwiaciarnia akurat była zamknięta, więc poszłam do sklepu i kupiłam róże. Mój dzień matki wyglądał tak, że rano poszłam po kwiaty, złożyłam mamie życzenia, potem poszliśmy do kościoła. Mama mi też złożyła życzenia, bo miałam w tym dniu imieniny. Rano o 10:00 poszłam z tatą do kwieciarni, kupiliśmy kwiatka, złożyłam mamie życzenia, a tak po południu o 17:00 pojechaliśmy nad jezioro na 2 godziny, przyjechaliśmy i zrobiliśmy sobie ognisko. Dlaczego biedą? Dlaczego raz jestem nieśmiała, a potem powiem na wstyd? Co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Co powie tata? Co powie tata? Czy znów się wykręci, czy dziecko zje? Zrobiłam dla mamy 3 laurki. Dzisiaj będę recytowała Sukienki Bożenki, a resztę piosenek będę śpiewała razem z grupą. Rano kupiłam mamie kwiatki i złożyłam życzenia. Dużo zdrowia i żeby była za mnie zadowolona. Kupiłam przed dniem matki kwiaty, złożyłam mamie życzenia. Dałam ten kwiatek i jak przyszłam z kościoła po komunii rocznicowej, to od razu pojechaliśmy, zjedliśmy obiad i pojechaliśmy na kocyk na Mazury. I tak wyglądał mój dzień matki. Ja dałam mamie w dzień matki kwiatki, takie dopasowałam do nas do pokoju takiego koloru. Mamy się bardzo spodobały. Później tak po południu poszłam z mamą do babci. Mama złożyła swojej mamie też życzenia i poszliśmy wszyscy razem na spacer. A dzisiaj będziemy występować całą grupą w
przedstawieniu i będziemy śpiewać piosenki. Przygotowywałam się z koleżanką do takiego przedstawienia, bo robiliśmy, no jakby takie tradycyjnie, były buziaki, życzenia, laurki. Koncert Naszym Najbliższym to kolejna okazja do zaprezentowania umiejętności i talentów artystycznych dzieci uczestniczących w zajęciach wokalnych organizowane w Kolneńskim Ośrodku Kultury. Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów drzewczych. Metalfach. 20 lat doświadczenia.